zasie wyszło rozporządzenie cesarza Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwilinius. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret do Judei, do miasta Dawidowego zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby dać się zapisać z poślubioną sobie Marią, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedła Maryjca z rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w złobie, gdyż nie było dla niego miejsca w gospodzie. Oto słowo Boże. W warsztacie spotykamy się 19 raz. Kolejny, można powiedzieć, gdzie możemy wspólnie spotkać się, porozmawiać, a wcześniej przygotować to spotkanie opłatkowe. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, te najpiękniejsze w polskiej tradycji. Od dziecka kojarzą nam się z zapachem choinki, potraw wigilijnych, z opłatkiem, rodzinnym ciepłem, prezentami. Jak zwykle są to rozważania na temat Bożego Narodzenia, raczej takie, które przygotowują nas, bo wiadomo, że ta wieczerza warsztatowa poprzedza prawdziwą Wigilię Bożego Narodzenia, dlatego też jest to takie wprowadzenie rozważane. Każdego roku jest to inny motyw przewodni, jednak zawsze związany jest z okresem Bożego Narodzenia. Muszę przyznać, że uczestnicy i nie tylko, bo również pracownicy co rok angażują się bardzo i niektórzy wręcz czekają na ten moment, gdzie będziemy mogli się zaprezentować. Zwykle jest tak, że jeszcze nam podkłady muzyczne, to tutaj angażują się wszyscy z pracowni informatycznej, także jak co roku, myślę, że w tym roku też będzie ciekawie. Bóg się mnie narzuca jak pszczokate billboardy na ulicach miast i hałaśliwe promocje w sieciach handlowych. Dlatego też, by go odkryć, potrzeba trochę zwolnić, wyciszyć się, bo Bóg obecny jest w prostocie, ciszy i ubóstwie, a nie w przepychu, wrzawie i luksusie. Boże Narodzenie świętemu urodziny Boga człowieka. Wszystkie obrzędy i zwyczaje służą lepszemu zrozumieniu i przeżyciu tej tajemnicy. W tym roku przede wszystkim chcieliśmy się skupić na tym, że Boże Narodzenie to nie prezenty, to nie te kolorowe billboardy i reklamy, ale jednak sama nazwa, jak mówi, że Boże Narodzenie to właśnie jest urodziny Boga i żeby nie zapomnieć w tym wszystkim właśnie o tym najważniejszym jubilacie. Cieszymy się bardzo, że spotykamy się po raz 19 na naszej kolacji, spotkaniu wigilijnym, że możemy tutaj wspólnie razem przebywać, razem być i składać sobie wspólnie życzenia. Dziękujemy też osobom, które do nas dotarły, które są też z nami blisko. Pozwolicie, że może... Zapraszamy osoby, które współpracują z warsztatem terapii zajęciowej w Paprotni. Osoby, które były tutaj uczestnikami ośrodka i kilka lat czy kilkanaście lat spędziły z nami. W miarę możliwości staramy się nikogo nie pominąć. Ile osób w tym roku zasiądzie? Myślę, że tutaj zasiądzie grupa około 70 osób. Także w tym naszym małym, skromnym pomieszczeniu damy radę, żeby sobie wspólnie złożyć życzenia, podzielić się opłatkiem, no i powspominać, pomarzyć. Inną charakterystyczną rzeczą, nie wiem czy od początku, ale odkąd uczestniczę z Wami w tych spotkaniach, są goście muzyczni i w tym roku to bardzo osobiści goście. Tak, w tym roku mamy dwie wokalistki z gminy Okresty Dętej przy Ośrodku Kultury w Brzeźnie. No i też muszę wspomnieć, że to są dwie moje córki, także bardzo się cieszę, że mogą tutaj Wiktoria i Faustyna upiększyć nam to spotkanie.
przygotowania do wieczerzy w warsztacie terapii zajęciowej biorą udział wszyscy podopieczni? Wszyscy podopieczni, wszyscy pracownicy, wszyscy gdzieś się w ostatnim tygodniu gonimy. Każdy wie, co ma robić. To jest fajne, jak taka domowa rodzina jest, to u nas jest taka warsztatowa rodzina i można powiedzieć, że jak wszędzie jest uśmiech, chwila zwątpienia, chwila radości, no i gdzieś tam jakieś małe zdenerwowanie, czy dobrze, czy wszystko już dograne, czy damy radę. Tak jak przy każdej Wigilii, to jest takie indywidualne odczucie, każdy to przeżywa. Czego Wam życzyć z okazji Świąt Bożego Narodzenia? Myślę, że wszystkim tutaj, przede wszystkim zdrowia, aby to zdrowie gdzieś tam po drodze nam nie uciekło, bo to jest najważniejsze, takiej pogody ducha, no i uśmiechu. Także życzenia też dołączamy dla wszystkich mieszkańców gminy Krzymów. Wszystkiego, co dobre i piękne, co przynosi radość i szczęście, takiego spokoju ducha w te święta Bożego Narodzenia. A ja w imieniu pracowników, uczestników warsztatu terapii zajęciowej, pragnę, żeby te życzenia się spełniły.